Witam wszystkich słuchaczy, wspaniałości z nieba. W dzisiejszym odcinku chciałbym podzielić się Ewangelią według Świętego Marka, rozdział 9, wersety 30-37, a tytuł podcastu zatytułowałem Bądź sługą wielu. A więc Jezus i jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum, gdy był już w domu, zapytał ich o czym to rozpowiadaliście w drodze. Lecz oni milczeli, w drodze bowiem sprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał dwunastu i rzekł do nich: Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich. Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Jak często w naszym życiu jest tak, że bardzo egoistycznie myślimy o sobie samym, czy swoich planach. Zamiast słuchać głosu Bożego. Nawet przytrafiało się to apostołom. Jezus ujawnia swoim uczniom w, taki spo, w jaki sposób zbawi świat. Pokazuje im, że Boże plany są inne niż ludzkie. Odkupienie od grzechu ma dokonać się przez cierpienie i krzyż naszego Pana i Zbawiciela. Jezus Dobrowolnie wybiera tę drogę, a bycie posłusznym Ojcu jest jego jedynym pragnieniem. My również powinniśmy pragnąć zawsze pełnić wolę Boga w swoim życiu. Myślę, że pomimo przebywania z Jezusem w tamtym czasie apostołowie nie rozumieli jeszcze Bożej drogi ich myślenie nie uległo jeszcze przemianie jakie to bliskie jest naszym sercom przecież i myśmy byli kiedyś nierozumni nieznający bożego plan dla naszego życia zrozumienie to dokonało się dopiero przez osobiste zrozumienie uczniów Jezusa jak również nasze w osobistym doświadczeniu i Spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem. W tej przypowieści widzimy na razie, że serca apostołu są pełne pychy i chęci bycia kimś, bycia wielkim. Dlatego kłócą się między sobą o to, kto z nich jest większy. Jezus został wywyższony przez to, że się uniżył. Jeżeli naprawdę chcemy iść za nim, to naszą drogą musi być pokora i służba innym. Mateusza 20, 28 czytamy tak: Przecież nawet ja, Syn człowieczy, nie przyszedłem po to, aby mi służono, lecz aby służyć innym i złożyć własne życie jako okup za wielu ludzi. Jeśli jest już w nas takie pragnienie, a uważam, że powinno być w każdym nowonarodzonym chrześcijaninie, aby wypełniać wolę Bożą i być pokornym w służbie, to znaczy, że weszliśmy w etap synostwa Bożego. Chodzi mi tu o całkowitą zależność od Boga i zgodę na swoją małość i słabość. Pozbywając się egoizmu, aby służyć każdemu. Przecież każdy z nas wie o tym, że jak byliśmy małymi dziećmi, to byliśmy bezradni i zdani jedynie na rodziców. Więc trzeba sobie postawić pytanie: czy jest we mnie zgoda na utratę takich dóbr, jak niezależność, władza, dobre imię, szacunek innych? Ludzi i tym podobne? Czy nie powinienem zaufać mojemu Bogu? Czy przyjmuję taką ważną informację do swego serca, którą znajdujemy w Biblii, że Bóg może objawiać się w niemocy i słabości naszej? Nie muszę być herosem, czy mieć ogrom wiedzy, aby służyć. W naszych słabościach moc suwerennego Boga będzie się manifestowała. A może wolisz często i mocno koncentrować się na swoich słabościach oraz nie chcesz i nie chcesz zaakceptować swoich słabości, bo nie chcesz być sługą? Wolisz się może użalać ciągle nad sobą? Odpowiedź. Każdy z nas sam sobie musi dać. Mnie Słowo Boże uświadamia, że w naszej małości i słabości będzie towarzyszyć nam prawdziwa pokora, która nie wnosi do Twojego i mojego serca zamętu, przygnębienia i smutku, ale pokój. A natomiast pokora fałszywa, światowa, pochodząca od złego, wtrąca duszę w odmęt. Niepokoju i trwogi i wzburza ją całą. I to miotanie się oraz zamartwianie, jak sam sobie poradzę, diabeł podaje nam za pokorę, byśmy stracili wszelką ufność w Bogu, gdyż wie, że jak będziesz skupiony na sobie, to nie będziesz chciał służyć Bogu i bliźnim, bo uznasz, że nie jesteś Synem Bożym. A list do Galacjan 4:47 mówi nam, na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc waszych ducha syna swego, który woła Abba Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem swego grzechu, ego, lecz synem Bożym. To się już dokonało. Nie musimy żyć jak niewolnicy swoich grzechów, zranień i lęków, Świata wokół nas i jego oczekiwań, Bóg dokonał niesamowitego dzieła odkupienia i uwolnienia ludzi, a wciąż większość z nas żyje, jak gdyby Jezus Chrystus nic nie zdziałał. Nawet wierzący tak mało korzystają z owoców odkupienia, bo ciągle brak im wiary. Powinniśmy żyć. Każdego dnia w poczuciu wolności, jaką daje nam Bóg, i pozostawać w postawie niewolnika, sługi Jezusa Chrystusa, aby służyć każdemu. Zastanów się, czy bardziej niż Bogu nie wierzysz słowom złego, który wciąż Cię próbuje przekonać, jak jesteś słaby, zniewolony, uwiązany do. Swoich grzechów, z którymi nigdy nie wygrasz. A może nosisz w sobie silne przekonanie, że jakieś rzeczy w tobie nigdy się nie zmienią, że jakiś grzech będzie już zawsze przy tobie i będziesz go popełniać. Bo tak właśnie wyglądają kłamstwa diabła. Ponieważ Jezus Chrystus pokonał każdy grzech. I dał ci wolność od każdego grzechu. Potrzeba decyzji, by wierzyć i opierać się mocno na prawdzie zawartej w Biblii, a nie na myślach, uczuciach, przekonania, które mogą być pułapkami diabła, które latami buduje w, swoim, buduje w Twoim umyśle. Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Jesteś wolny dzięki krwi Jezusa Chrystusa, która ma moc uwolnić od każdego zniewolenia, abyś był sługą dla innych. Droga nowonarodzenia, uświęceniu polega na demaskowaniu kolejnych kłamstw diabła i poddawaniu kolejnych sfer życia potędze Bożej łaski, by żyć w coraz większej wolności, czyli świętości. Zawierz Bogu wszystko. Zaufaj mu. Jemu podoba się nasze bezgraniczne, dziecięce zaufanie, posunięte do takiego aktu jak u Abrahama, że był gotowy oddać Bogu swego syna Izaaka i dalej ufać i służyć Bogu. Bądźcie błogosławieni, kochani, w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana i zbawiciela. Amen.